Nazwę geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W minioną sobotę, 21 października 2023 roku, w Kairze odbył się Szczyt dla Pokoju konferencja, w której wzięli udział przywódcy i najwyżsi urzędnicy z kilkunastu państw, aby omówić sposoby deeskalacji konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Wszystko to oczywiście w kontekście i w obliczu rosnących obaw przed szerszym konfliktem na Bliskim Wschodzie. W tym spotkaniu wzięli udział królowie Jordanii i Bahrajnu, emir Kataru, prezydenci Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Cypru, Republiki Południowej Afryki, a także premierzy Włoch, Hiszpanii, Grecji i Iraku oraz szefowie dyplomacji Wielkiej Brytanii, Francji, Turcji, Niemiec, Norwegii i Japonii. Był też obecny specjalny wysłannik rządu Chińskiej Republiki Ludowej, sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, przewodniczący Rady Europejskiej i szef unijnej dyplomacji. W swoim wystąpieniu na szczycie prezydent Egiptu Abdel Fattah El-Sisi poprosił przywódców o osiągnięcie porozumienia w sprawie planu działania, który miałby na celu zakończenie katastrofy humanitarnej w strefie gazy i ożywienie drogi do pokoju między Izraelem a Palestyńczykami. Cele wymienione przez prezydenta Egiptu miałyby obejmować m.in. dostarczenie pomocy do strefy gazy i wyrażenie zgody na zawieszenie broni, a następnie podjęcie negocjacji prowadzących do rozwiązania tego konfliktu. Z kolei król Jordanii Abdullah w swoim przemówieniu powiedział, cytuję, wszystkie życia cywilów mają znaczenie. Bezlitosna kampania bombowa prowadzona w gazie w tej chwili jest okrutna i pozbawiona skrupułów na każdym poziomie. Jest to zbiorowa kara wymierzana ludowi oblężonemu i bezbronnemu. Jest to rażące naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego. To zbrodnia wojenna. Gdziekolwiek indziej atakowanie infrastruktury cywilnej i celowe głodzenie całej populacji w zakresie żywności, wody, elektryczności i podstawowych artykułów pierwszej potrzeby byłoby Potępione. Odpowiedzialność będzie egzekwowana, ale nie w gazie. To jest koniec, koniec cytatu. To powiedział król Jordanii Abdullah. Z kolei prezydent autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas, który był obecny na szczycie, poprosił o otwarcie korytarzy humanitarnych. Dodał także, że palestyńczycy nie opuszczą kraju i powiedział, cytuję, pozostaniemy na naszej ziemi. Koniec cytatu. Mimo tych wszystkich apeli szczyt zakończył się jednak bez wydania wspólnego oświadczenia. W konferencji nie uczestniczył ani Izrael, ani Stany Zjednoczone, ani Iran. I nieobecność jakiegokolwiek przedstawiciela strony izraelskiej, czy jakiegokolwiek wyższego rangą urzędnika amerykańskiego, niewątpliwie mocno osłabiła. Oczekiwania co do rezultatów tego, tego szczytu. Ta konferencja odbywała się w czasie, kiedy Izrael przygotowuje się do ataku lądowego na strefę gazy po tygodniach ataków powietrznych, po ataku Hamasu z 7 października bieżącego roku, w którym zginęło. Około 1400 osób w Izraelu, natomiast w izraelskiej kontrofensywie w Gazie zginęło ponad 4200 Palestyńczyków. Egipt zwołał w zeszłym tygodniu tę międzynarodową konferencję w celu, jak to określono, omówienia. Cytuję rozwoju i przyszłości sprawy palestyńskiej. Koniec cytatu. Minister spraw zagranicznych Egiptu powiedział, że celem spotkania będzie międzynarodowe porozumienie w sprawie konieczności deeskalacji i dostaw pomocy humanitarnej. Tutaj trzeba także zaznaczyć, że przejście graniczne w rafach między gazą a Egiptem czyli jedyny, Punkt dostępu niekontrolowany przez Izrael było zamknięte przez prawie dwa tygodnie, ale zostało otwarte właśnie w minioną sobotę, aby wpuścić jedynie 20 ciężarówek z pomocą. Warto tutaj dodać, że Egipt był pierwszym krajem arabskim, który podpisał traktat pokojowy z Izraelem w 1979 roku. Obecnie władze w Kairze są zaniepokojone masowym Eksodusem Palestyńczyków na swoje terytorium. Prezydent el-Sisi powiedział w minionym tygodniu, że miliony Egipcjan sprzeciwiają się wszelkim przymusowym przesiedleniom Palestyńczyków na półwysep Synaj. Dodał przy tym, że każde takie posunięcie mogłoby potencjalnie zamienić ten półwysep w bazę do ataków na Izrael. Stanowisko zresztą Egiptu odzwierciedla obawy Arabów, że Palestyńczycy mogą ponownie uciec lub zostać zmuszeni do opuszczenia swoich domów, tak jak miało to miejsce podczas wojny, która towarzyszyła powstaniu Izraela w 1948 roku. W mojej ocenie wpływ tego szczytu na rozwój sytuacji w regionie będzie bardzo mocno ograniczony. Takimi realistycznymi, praktycznymi rezultatami mogłyby być co najwyżej zawieszenie broni i przynajmniej zapewnienie nieco większej pomocy humanitarnej. W tym miejscu warto także przywołać fragment przemówienia na szczycie sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, który zaapelował o natychmiastowe humanitarne zawieszenie broni. Podkreślił przy tym, że istnieją trzy kluczowe kwestie, które pomogłyby w deeskalacji tego kryzysu. Są to, zdaniem Guterresza, natychmiastowa, nieograniczona i trwała pomoc humanitarna dla oblężonej ludności cywilnej w gazie, poza tym natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie wszystkich zakładników w gazie oraz zdecydowane wysiłki, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się przemocy. Starcia na granicy Izraela z Libanem i próby ataków sił wspieranych przez Iran w innych miejscach podsyciły strach przed konsekwencjami, także takimi konsekwencjami geopolitycznymi, zwłaszcza w sytuacji, jeśli ofensywa lądowa Izraela okazałaby się krwawa. Widoczny jest tutaj zresztą bardzo ten silny strach, te silne obawy przed rozlaniem się przemocy nie tylko na region Bliskiego Wschodu, ale także chociażby na, na Europę. Kraje europejskie z dużym trudem wypracowały wspólne podejście do tego kryzysu, które wykracza poza potępienie ataku Hamasu z 7 października. Natomiast no, rzeczywiście to. to Wspólne podejście było wypracowane po wielu dniach zamieszania i takich mieszanych przekazów, jakie do, docierały. Natomiast na szczycie w Kairze szef brytyjskiej dyplomacji James Cleverly powiedział, że cytuję: Wezwał. Izraelskie wojsko do dyscypliny, profesjonalizmu i powściągliwości. Koniec cytatu. Oraz dodał, że nadal, nadal wierzy, cytuję, w potęgę dyplomacji i zabezpieczenie przyszłości, w której Izraelczycy i Palestyńczycy będą żyć w pokoju. Koniec cytatu. W mojej ocenie, cała ta sytuacja, którą obecnie obserwujemy na Bliskim Wschodzie. Przybliża nas do wielkiej konfrontacji, do wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, o czym już wielokrotnie mówiłem w podcaście geopolitycznym wielokrotnie poruszałem temat przygotowań Izraela do wojny z Iranem, czy też koalicji amerykańsko-izraelskiej, właśnie do tej konfrontacji z Iranem. Taka wojna miałaby ogromne, kolosalne wręcz skutki na całą światową. Gospodarkę i warto także w kontekście bezpieczeństwa państwa polskiego pamiętać, że istnieje coś takiego, taki mechanizm w geopolityce jak pułapka Kindlebergera, której poświęciłem zresztą osobny odcinek kilka lat temu w podcaście Geopolitycznym. Także opisywałem to szeroko w książce pod tytułem Geopolityka, bezpieczeństwo Polski, która ukazała się w 2018 roku. I też w, w tym kontekście warto zauważyć, że Koncentracja Stanów Zjednoczonych na regionie Bliskiego Wschodu czy na Indo-Pacyfiku niewątpliwie będzie ograniczała zaangażowanie strategiczne Amerykanów w Europie, co w naturalny sposób przełoży się także na układ, układ sił na naszym kontynencie i oczywiście na przyszłą architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego. Warto, aby o tym także politycy w Warszawie pamiętali. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały Polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.